Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, mam zaszczyt w imieniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawić sprawozdanie z pierwszego czytania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, druk sprawozdania nr 211. Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły projekt ustawy zakładający, że w latach 2012-2014 rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej powinna nadal funkcjonować i wynosić co najmniej 40% łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. W dyskusji podniesiono, że ta zmiana nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. W posiedzeniu komisji wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Tadeusz Sławecki i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pani Maria Orłowska. Pan minister Sławecki wyraził swoje pozytywne stanowisko wobec projektu ustawy. Podkreślił, że środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazywano samorządom na dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych, na wyposażenie w sprzęt szkolny, pomocy dydaktyczne nowo oddawanych pomieszczeń dydaktycznych, również na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, a także na likwidację skutków zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Natomiast pani minister Orłowska zastrzegła, że ustawa powinna być ogłoszona przed dniem wejścia w życie ustawy budżetowej. W innym przypadku mogą wystąpić trudności proceduralne. Podkreśliła, że w planowanej zmianie dzieli się tę samą kwotę, tylko w inny niż dotychczas sposób. Podniosła również problem różnicy w zmianach wprowadzonych poprzednią nowelizacją, gdzie przeskok z 230 milionów złotych stanowiących 0,6% łącznej kwoty części oświatowej do 0,25%, co dawało 96 milionów, jest zbyt duży, stanowi ponad 50% wartości. Dlatego za zasadne uznała podniesienie rezerwy oświatowej subwencji ogólnej o 0,15% do poziomu 0,4%, co da łącznie na ten cel około 160 milionów złotych. Projekt uzyskał pozytywną opinię Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich. Neutralną opinię wyraził Związek Województw RP, natomiast Związek Miast Polskich przedstawił opinię negatywną. W trakcie posiedzenia zgłoszony został wniosek formalny o odrzucenie projektu ustawy, który został odrzucony większością głosów. Ostatecznie projekt został przyjęty bez zmian w stosunku do przedłożenia komisyjnego zawartego w druku sejmowym nr 204. Dziękuję bardzo.